W zasadzie koszty projektowania mi schodzą, on naciska Enter, że taką chce i w zasadzie ona już idzie do druku, tak? Więc tutaj kupa kosztów takich związanych, powiedzmy, z brakiem tej wartości dodanej, ona jest redukowana, ona jest automatyzowana, nie? Czyli nie eliminujemy człowieka, tylko optymalizujemy koszty takie związane z tymi elementami procesu, które nie dają nam wartości dodanej, nie? To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć, witajcie na kanale podcastu na zdrowie organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Maciej Sasin. Cześć, witaj w 97. odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Sasin z Akademii Rozwoju Kompetencji. W poprzednim odcinku rozmawiałem na temat wideomarketingu z Łukaszem Młynarzem, a w tym odcinku rozmawiam z Adrianem Stelmachem na temat przemysłu 4.0, czyli pewnej rewolucji, która dzieje się dzięki informatyzacji przemysłu, informatyzacji produkcji na naszych oczach. Zapraszam do wysłuchania bardzo ciekawej rozmowy z Adrianem Stelmachem. Dobrego odbioru. Cześć Adrian, witaj w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Witam, cześć, Adrian Stelmach. Dzisiaj chyba pierwszy taki bardzo techniczny odcinek w podcaście, ale myślę, że bardzo ważny, ponieważ Adrian opowie nam o automatyzacji i informatyzacji przemysłu, ale zanim do tego dojdzie, to oczywiście Adrian, zapraszam Cię do tego, żebyś krótko się przedstawił na początek. Jasne, witam. Jeszcze raz. Znaczy w dwóch słowach to informatyzuje przemysł. Nawet taki hashtag sobie na LinkedInie zarezerwowałem. Natomiast w kilku słowach więcej to ja generalnie zajmuję się, można powiedzieć, łączeniem takich danych produkcyjnych i dostarczaniem ich w taki sposób zrozumiały dla biznesu. Postaram się to tak najprościej właśnie wyjaśnić, jak się da, pomimo tego, że jakby z wykształcenia jestem inżynierem, więc ta klątwa wiedzy niestety też mi ciąży zapewne. natomiast generalnie no, ofertę czy w ogóle to, co robię to, i to, co robi też cały mój zespół i firma, no to kierujemy dla przemysłu produkcyjnego. To są firmy w zasadzie małe, średnie, duże, w zależności od potrzeb. No i tutaj głównie zajmujemy się właśnie tą automatyką i informatyką przemysłową, obiegiem danych właśnie produkcyjnych takich z maszyn. Można powiedzieć, że ta idea, którą kiedyś głosił Peter Drucker, czyli tym, czego nie można zmierzyć, nie da się zarządzać, to wy wprowadzacie w praktykę, czyli wszystko mierzycie i wyciągacie z tego wnioski po to, żeby mądrzej zarządzać. No można tak powiedzieć, to znaczy większość organizacji takich dużych w Polsce w tej chwili to już posiada systemy biznesowe, ERP, tak? Natomiast no, małe, średnie firmy to jest w tej chwili poniżej 60% z tych badań przynajmniej wynika najnowszych. No tylko teraz pytanie brzmi, czy jeżeli mamy takiego ERP-a, to czy dane, które w tym ERP-ie się znajdują, związane z kosztami produkcji, z obiegiem materiałów i tak dalej, czy te wszystkie informacje, one są no, prawdziwe, tak? To znaczy w tym sensie, czy one nie są przekłamane, bo ktoś mógł się pomylić przecież wprowadzając je w sposób ręczny. No i w konsekwencji, czy wyciągając wnioski, faktycznie wyciągamy je na podstawie tych prawdziwych informacji, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, no kiedy do tego podchodzimy, tak? No bo jeżeli jakiś przestój w produkcji miał miejsce wczoraj o 12 w nocy, no to czy jeżeli po dwóch dniach dopiero analizujemy przyczynę tego przestoju, czy do końca jesteśmy w stanie wniosek odpowiedni z tego wyciągnąć, nie? No a mając właśnie taką automatyzację, no to się dzieje w czasie rzeczywistym, nie?
Super, super. Ale zanim przejdziemy do tych tematów tak stricte technicznych, bo będę cię pytał o te szczegóły, o to, czym się zajmujesz, to chciałbym cię zapytać i bardzo mnie to interesuje w ogóle w kontekście twojej inżynierskiego podkładu. Czym dla ciebie jest zdrowa organizacja? Jak ty na to patrzysz? Znaczy, mi się wydaje, że to należy w ogóle w kilku takich aspektach rozważyć. Pierwsza rzecz, no to ja uważam, że przede wszystkim organizacja w ogóle jako taki twór musi generować zysk. Albo musi mieć w ogóle jakiś model taki zbudowania monetyzacji. Tej wiedzy, którą posiada, tak? Dlatego, że na podstawie tego dopiero można iść krok dalej, czyli w zasadzie stworzyć odpowiednie warunki pracy ludzi, stworzyć odpowiednie perspektywy rozwoju, budować ciekawe rozwiązania, potrzebne rozwiązania i to jest taki fundament. Druga rzecz, no to jest taki aspekt właśnie bardziej związany z pracownikami, z ludźmi, którzy tą organizację tworzą, no bo biznes to ludzie w końcu. Każdy zdrowy biznes. No i teraz jest kwestia, wydaje mi się, tego, w jaki sposób tak naprawdę tych pracowników, tych ludzi, którzy tworzą ten biznes, słuchać w odpowiedni sposób. No bo przez słuchanie, takie aktywne słuchanie, no możemy wiele rzeczy w tym biznesie zmienić i spowodować, że on faktycznie będzie działał w sposób efektywny. Wydaje mi się, że każda osoba w takim ciągu tworzenia wartości, niezależnie czy to jest przemysł, czy to jest jakikolwiek inny biznes, ona ma tutaj może mieć bardzo duży wkład potencjalnie, tak? Niezależnie od tego, czym się zajmuje. Kwestia jest taka, żeby właśnie stworzyć środowisko do tego, żeby właśnie móc aktywnie słuchać. Także to wydaje mi się, że taka rzecz jest kluczowa. No i pod tym pojęciem możemy rozumieć choćby stworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej, przede wszystkim poczucia też celu w ogóle tej organizacji, po co w zasadzie ona jest, czym ona się różni od innych, bo do takich, bym powiedział, tworów bardziej charakterystycznych, wyróżniających się, czy właśnie powiedzmy, które mają u fundamentów jakieś konkretne wartości, wydaje mi się, że po prostu ludzie chcą pracować i chcą taki biznes rozwijać, nie? Więc to jest takie, bym powiedział, koło składające się jakby z takich powiedzmy zachodzących na siebie rzeczy, które no jakby samoistnie się napędza, jeżeli te rzeczy są, jakby współtworzą się wzajemnie, tak, te wszystkie elementy. Tak, tak. To jest to, co powiedziałeś, to takie fajne połączenie tak zwanych twardych i miękkich aspektów, które tworzą tak naprawdę organizację. I mam wrażenie, że połączenie tych dwóch aspektów powoduje to, że organizacja rzeczywiście staje się zdrowsza, bardziej przyjazna i dobrze się po prostu pracuje, a jednocześnie jest efektywna biznesowo, czyli tak jak wspomniałeś na początku, zarabia i ma model biznesowy, który przynosi jakieś zyski i korzyści dla firmy i dla klientów. No dobra, to przejdźmy już, myślę, do tego, co jest istotą naszego spotkania, czyli informatyzacji przemysłu. Powiedz, wiele się mówi o przemyśle 3.0, 4.0 już teraz właściwie. Jesteśmy w fazie przechodzenia właśnie w ten etap. No i jesteś od tego ekspertem, więc oddaję ci głos. Proszę, opowiedz nam, jak to wygląda, jak to ewoluuje, w którym kierunku zmierzamy, w którym kierunku zmierza przemysł. To znaczy teraz, tak jak wspomniałeś, mamy do czynienia z tak zwaną czwartą rewolucją przemysłową. Może tak zaczynając od początku. Pierwszym takim, to znaczy każda z tych, nazwijmy to, rewolucji, ona u podstaw miała wiele technologii, które spowodowały jakiś taki przeskok w rozwoju technologicznym, można powiedzieć. Pierwsza taka rewolucja, no to jest w okolicach XVIII wieku, to mieliśmy w zasadzie zastosowanie silnika parowego. Tak? To była pierwsza taka bardzo duża zmiana, no bo ten silnik można było właśnie zacząć wykorzystywać w przemyśle. No tutaj przede wszystkim takim prekursorem tego była ówczesna światowa potęga, czyli Wielka Brytania. I to oni gdzieś tam zapoczątkowali te rewolucje przemysłowe, można powiedzieć. No drugi taki etap bardzo przełomowy, no to była kwestia już tym razem w Stanach Zjednoczonych,
To był przełom takiego XIX-XX wieku, można powiedzieć, czyli zautomatyzowanie produkcji. I tutaj jakby to też jest takie fordowskie podejście. Tak, tak. Tu już szereg takich technologii tutaj też oczywiście do tego się przyczyniła, no bo to mieliśmy też elektryczność, mieliśmy żarówkę, najpierw szereg różnych wynalazków, radio między innymi, tak, które wymyślił Tesla. Pomimo tego, że tam było przypisane na początku komuś innemu te odkrycie, natomiast finalnie jemu to przypisano. No a potem właśnie Henry Ford spowodował nie tylko jakby automatyzację linii produkcyjnej w rozumieniu takiej, że mieliśmy taśmę, gdzie ludzie po prostu, no ta produkcja mogła, składania Forda T w tamtym czasie mogła być trochę szybsza, ale przede wszystkim on zbudował proces cały wokół tego, czyli tak naprawdę spowodował, że operacje wykonywane były przez, mniej operacji wykonywało więcej ludzi, dzięki czemu dodatkowo było to na linii produkcyjnej, więc to spowodowało taki też diametralny przeskok wydajności przede wszystkim produkcji. Co ciekawe, on to tak naprawdę też ten pomysł zaczerpnął z produkcji wieprzowiny, tak? Bo on widział, że w takich zakładach po prostu widział, że tam w zasadzie no skopiował ten pomysł, tylko zaadoptował go do budowania samochodów. Trzecia rewolucja przemysłowa, no to już mieliśmy gdzieś tak lata 60., 70. XX wieku. No i tutaj mówimy tak naprawdę o tym, co już wszyscy w tym środowisku przemysłowym dobrze znamy, czyli przede wszystkim taką automatyzację z wykorzystaniem sterowników programowalnych logicznie, czyli takich, które po prostu mogą jakieś sekwencje zdarzeń wykonywać, robotów przemysłowych, które też jakieś tam konkretne sekwencje mogą wykonywać. To już lata 60. mówisz, były? To 70. Tak. 80. nawet. Na początku to były lata gdzieś tam 60., natomiast tak faktycznie do adopcja taka, no to gdzieś lata myślę 70., 80. później, nie? Bo to wiadomo, od wynalazku i takich nim to się rozkręciło, to trochę czasu minęło. No i w zasadzie od 50 lat można powiedzieć, ten przemysł mniej więcej tak wygląda. To znaczy mamy te sterowniki, one są zaprogramowane, dzięki temu maszyny jakieś tam operacje mogą wykonywać. Mamy coraz więcej czujników, dzięki czemu można powiedzieć, że te maszyny coraz bardziej odwzorowują zmysły człowieka, tak? No bo więcej rzeczy widzą, więcej rzeczy czują, tak w cudzysłowie, i mogą dzięki temu też większą ilość decyzji podejmować samodzielnie, czy tam działać w sposób taki bardziej adaptacyjny. No a teraz mamy do czynienia z taką właśnie przemysłem 4.0 i tutaj już mówimy o czymś takim, co jest tak naprawdę integracją takiego łańcucha wartości całkowitego, czyli taką z jednej strony cyfryzacją w ogóle produktów i usług, które są świadczone przez szereg osób w przedsiębiorstwie, ale też przez integrację tego łańcucha wartości. Ja dzisiaj przykładowo miałem taki post na LinkedInie, który właśnie mówił o tym, że taki przykład mogę podać, czy jaka jest różnica. To znaczy mamy, załóżmy, produkcję żaluzji taką skustomizowaną, tak? Czyli chcemy sobie do domu kupić żaluzję, no to co? No to mamy dwie opcje, tak? Albo jedziemy sobie do marketu budowlanego, albo wchodzimy na Google'a. No i jeżeli wchodzimy na Google'a, no to znajdujemy stronę, gdzie możemy sobie taką żaluzję sparametryzować, nie? Tam wybrać te listewki, jaką tam mają szerokość, długość, kolor, ile ich tam jest i tak dalej. No i po wybraniu robimy kup teraz, tak? Ona będzie dokładnie taka jak na miarę naszego okna. Robimy kup teraz, no i teraz są dwa scenariusze, tak? Scenariusz przemysł 3.0, no to jest taki, że ta automatyzacja działa, czyli jak ktoś kupi teraz, no to tak naprawdę te zamówienia automatycznie na przykład ląduje na skrzynce mailowej kogoś, kto te zamówienie będzie obsługiwał. Nie? No i on musi obsłużyć, przeczytać najpierw tego maila, potem się zastanowić, kiedy to w ogóle wyprodukować i tak dalej. Czyli jakiś planista produkcji musi po prostu w harmonogram ustawić. Dokładnie, ustawić w harmonogram, trzeba sprawdzić w ogóle, czy te wszystkie rzeczy są w magazynie, które akurat klient zamówił. Tak? No jeżeli nie ma, no to trzeba zadzwonić do tego klienta i go grzecznie poprosić o większą cierpliwość. Natomiast taki przemysł 4.0, no to już mamy taką automatyzację pełną, nie? Czyli w momencie, jak ktoś chce kupić, no to system sprawdza, czy w magazynie na przykład te komponenty są dostępne. Co więcej, sprawdza, kiedy ta produkcja tak naprawdę może mieć miejsce, nie? No bo może zweryfikować, czy w tym całym planie produkcyjnym
kiedy tam jest miejsce na to zlecenie. Dzięki czemu po pierwsze od razu użytkownik czy ta osoba, która kupuje, no w zasadzie wie, co się dzieje, ma taką informację bezpośrednio z produkcji, a jak już kupi, to ta informacja nie przebiega przez kilka, powiedzmy, rąk, które to sprawdzają, tylko biegnie bezpośrednio już na maszynę produkcyjną. Operator przychodzi do pracy i widzi tak naprawdę, co ma robić, ma dostarczone komponenty. Tak w dużym skrócie, no bo to oczywiście wiele, wiele rzeczy trzeba wdrożyć, żeby do takiego stopnia też automatyzacji doprowadzić. Natomiast no to jest szereg takich technologii, które temu pozwalają, nie? Bo tu mamy IoT przede wszystkim, no taką już zaawansowaną robotyzację, big data, czyli jakieś ogromne ilości w ogóle danych, które też trzeba analizować, sztuczną inteligencję. I to jest szereg różnych technologii, które można wybiórczo oczywiście też stosować, ale które finalnie właśnie przyczyniają się do tego, że tak naprawdę ten łańcuch wartości od tego user experience, które ja mam, jak wchodzę sobie na stronę, aż do momentu, kiedy po prostu odbieram w paczkomacie przesyłkę, no to on jest automatyzowany. Ale tak jak sobie uświadomiłem teraz, jak o tym powiedziałeś, to przypomina mi to trochę to, co wydarzyło się w branży logistyki, w sensie kurierskiej, nie? Że teraz właściwie te procesy czy zakupy w sklepach internetowych właśnie tak wyglądają, że wszystko idzie z automatu. Nie? To trochę, czyli ta, można powiedzieć, produkcja staje się nie wymaga analizy człowieka, co bardzo spowalnia proces, tylko po prostu szybko mamy informację wtedy o co, kiedy i jak ma być zrobione. No i właściwie jak to się jeszcze wepnie do tego domu logistykę, no to właściwie można powiedzieć, że człowiek, jeżeli nie ma operatora maszyny, to może w ogóle nie być potrzebny na tym, w tym procesie. Znaczy, wydaje mi się, że tu przede wszystkim też chodzi o takie procesy, które naprawdę jakby człowiek tam nie wnosi takiej dodatkowej wartości dużej, nie? No bo jakby dostaję maila i teraz mam go sforwardować dalej, no to nie jest jakaś taka rzecz, którą ja wnoszę w tym procesie przykładowo, jeżeli w nim występuję, nie? Więc myślę, że tutaj chodzi o tego typu automatyzację i przede wszystkim przyspieszenie. No bo teraz tak, jeżeli ja załóżmy kupuję tą przysłowiową roletę, czy w zasadzie tak tutaj porównałeś jakąś rzecz online, no to my przyzwyczailiśmy się w tej chwili do tego, że w zasadzie dostawę mamy na następny dzień, nie? Czy tam za dwa dni ewentualnie. A Amazon już proponuje tego samego dnia, to już tak do perfekcji dopracowali. Tak. No i teraz właśnie powstaje pytanie, co jeżeli ja mam zakład, który coś produkuje albo mam taki właśnie taką firmę handlową, która nie jest w stanie tych kryteriów spełnić, nie? No to siłą rzeczy mogę mieć za chwilę problem, nie? Skoro Amazon mówi, że ja teraz zamówię, za chwilę to będę miał. Skoro moja konkurencja mówi, że w zasadzie jest stuprocentowa pewność, że jeżeli zamówię coś skustomizowanego, to zostanie wyprodukowane, nie wiem, w ciągu tam 48 godzin, no to teraz co w przypadku takim, jeżeli ja tego nie mam, nie? No więc tu jest, myślę, dużo takich wyzwań. Ja bym nie poszedł w takim kierunku, że człowiek będzie niepotrzebny, no bo mieliśmy przecież już chociażby w Polsce, tak? Doszło do takiej dużej transformacji na początku, powiedzmy, XX wieku, gdzie większość ludzi pracowała w rolnictwie, tak? No i jakby te osoby naturalny sposób, powiedzmy, ta transformacja przebiegała w taki sposób, że powiedzmy z rolnictwa przeszliśmy na produkcję. Teraz de facto większość ludzi pracuje w usługach, no bo w Polsce to mniej więcej teraz chyba z 9 milionów ludzi to są usługi, a 5 milionów to jest produkcja, tak? Rolnictwo to jest tam na trzecim miejscu. W tej chwili tam, nie wiem, około 2 milionów, chyba miliona, musiałbym się sprawdzić. W ogóle rolnictwo tak na marginesie też się bardzo mocno automatyzuje i tak. Jakby są takie już zrobione jakby możliwości, na przykład, że to, jak mamy na przykład, nie wiem, kurnik, tam, no to w tym kurniku właściwie no, człowiek nie jest potrzebny, ale wręcz wszystko jest automatyzowane, zadawanie paszy, sprzątanie i tak dalej. Też to jest mega przeskok.
Tak, tak. No i pomimo tego, że tak jest, nie? No to w dalszym ciągu jakby no nie mamy jakiegoś tutaj bezrobocia niesamowitego, tak? Po prostu chodzi o to... Niedobór cały czas niedobór. Tak, cały czas mamy niedobór ludzi do pracy, dokładnie. I teraz, więc to nie jest do końca tak, że automatyzacja... Znaczy, tak jak mówię, no trzeba historycznie też jakby sobie też prześledzić te ewolucje takie, które miały miejsce chociażby właśnie w ostatnich 100 latach i zobaczyć, że za każdym razem wprowadzana nowa technologia nie powodowała wcale tego, że nagle po prostu wszystko było zautomatyzowane, zrobotyzowane, czy ludzie, którzy akurat pracowali, po prostu teraz nic nie mogli robić, tak? Tak, ale tak z komputerami chyba było, nie? Że komputery miały nam pracę ułatwić, a tak naprawdę dodały nam wiele pracy, i której wcześniej nie musieliśmy robić, chociażby skrzynki mailowe. No, dokładnie tak, dokładnie tak. No, każda nowa technologia też tworzy po prostu mnóstwo nowych miejsc pracy, tak? No, podobnie jak mamy teraz, załóżmy, no, o tym e-commerce mówiliśmy, tak? No to jakby my widzimy ten moment kup teraz i tak dalej, ale my nie widzimy tego całego łańcucha osób, które pracują na to, czy budują odpowiedni marketing, czy budują procesy sprzedażowe, czy optymalizują właśnie te procesy logistyczne, dbają o magazyn, dbają o kontakt z klientem, no bo jakby nie patrzeć, to jest jedna z takich kluczowych rzeczy, nie? Ten user experience cały czas. No, czym mamy konkurować? No, jakością albo tymi odczuciami klienta, tak? Tym, w jaki sposób opakowanie ma być zbudowane, żeby człowiek po otworzeniu po prostu no, jak najlepiej się poczuł, po to, żeby chciał zamówić z tej samej firmy, a nie konkurencyjnej. No, to jest szereg po prostu takich usług, wartości, które zostały zbudowane, których no, jeszcze tam powiedzmy 10-20 lat temu tego w ogóle nie było. Tak jest, tak jest. To można powiedzieć, że jesteśmy tak jak chyba było to wcześniej określane, rzeczywiście w fazie rewolucji tak naprawdę, nie? Że może ona nie jest tak widoczna, nie jest tak spektakularna, bo ona ma wrażenie, się jeszcze tak dokonuje po cichu, że jeszcze mało kto jakby poza specjalistami jakby wie, co to jest ta rewolucja 4.0, bo my po prostu jesteśmy takimi, no tak jak mamy te komputery, które są teraz lepsze, szybsze, smartfony, one są. Wiesz, bo każdy z tego przyzwyczajony patrzy na to, kurczę, to działa, ale co tam jest w środku, to jest mega wielka technologia, nie? I jakby tak. Normalny człowiek nie jest w stanie tego ogarnąć. Nie? Jeszcze można powiedzieć maszynę parową, nie? Silnik, to jeszcze można było ogarnąć. Nie? To jeszcze człowiek, no ja sam kończyłem technikum samochodowe, no to te wszystkie rzeczy się ogarniałem, ale teraz naprawdę nie wiem, jak to działa, po prostu nie wiem. No, tym bardziej, że moc obliczeniowa tak naprawdę zwiększa się dwukrotnie rok do roku, nie? Tak statystycznie, więc tak naprawdę telefon za rok już przynajmniej teoretycznie może dwa razy więcej niż ten rok temu, nie? No, dzisiejsze telefony to potrafią 100 razy więcej niż jakieś tam komputery rządowe na przykład w latach tam 70., tak? No, to jest po prostu niesamowite, tak? A teraz jeszcze technologie związane właśnie z komunikacją dodatkowo powodują to, że w zasadzie no, dzisiejsze telefony, to mówi się, kiedyś to trzeba było mieć dużo pamięci, tak? Czy to w komputerze, czy w telefonie, nie? Że prześcigaliśmy się, że a ten ma 10 giga, za chwilę ma 50, 100, a teraz w zasadzie to ta pamięć tam jest niepotrzebna, bo mamy szybkie łącze, dzięki czemu w zasadzie z chmury bezpośrednio możemy sobie zdjęcia widzieć w czasie rzeczywistym, te, które mamy w chmurze, a nie w telefonie, nie? No właśnie. Opowiedz, Adrian, bo co jakby to jest jakaś tam dyfuzja innowacji, nie? Że pewnie są firmy, które tym przodują, pewnie gdzieś tam duże koncerny. Ja kiedyś pamiętam, zetknąłem się parę lat temu, to było jak Nutella wprowadziła możliwość druku takiego zindywidualizowanego, jeżeli chodzi o opakowanie Nutelli, że można było tam sobie każde imię zapisać, nie? I to chyba było takie właśnie ten element 4.0 chyba, nie? Tego przemysłu. Tak, no to Coca-Cola też takie coś miała, nie? Że były imiona tak. Różne na butelkach. To tak, to jest taki element, bo tu przede wszystkim wyzwaniem jest te przezbrojenie, nie? No, bo jeżeli nie mamy takiej możliwości szybkiego przezbrajania tej maszyny, czyli w zasadzie, no bo można sobie wyobrazić, ile takich butelek czy słoików jest produkowanych po prostu na minutę, nie? Że to są po prostu ogromne ilości. No i teraz, jeżeli mamy taką możliwość adaptacyjnego przezbrojenia, czyli w zasadzie bez utraty tego czasu, no to jest niesamowita przewaga, nie? Bo w zasadzie tym samym kosztem
produkujemy coś, co ma większą wartość taką przynajmniej dla takiego człowieka, który to kupuje później. No właśnie, bo z moich doświadczeń to wynika właśnie, że z firmami często produkcyjnymi właśnie, że to przezbrojenie to jest taki największy koszt, nie? No bo to wtedy trzeba było usiąść, zatrzymać produkcję, przezbroić. Walka była kiedyś o to właśnie, żeby jak najszybciej, nie? Jak najszybciej. A teraz te nowoczesne maszyny, rozumiem, już nie wymagają takiego przezbrojenia, tylko właściwie to się dzieje samoczynnie, czyli przeprogramowanie, wgranie programu albo ewentualnie no, dzieje się to bardziej cyfrowo, nie? Na przykład jak w drukarniach, nie? Że coraz więcej drukarni jest cyfrowych, więc to też pewnie zmienia postać rzeczy. Ale co chciałem zapytać, właśnie wrócić trochę do tego, co zapytałem wcześniej, o tą dyfuzję, bo innowacji, czyli to jakby rozprzestrzenianie się. No bo jak do tego się mają właśnie małe i średnie firmy? Czy to jest w ogóle dla nich? Czy one się łapią na ten nowy trend, czy muszą jeszcze poczekać? To znaczy, mi się wydaje, bo poniekąd o tym wspomniałeś już, jaka jest taka bariera pewna, tak mi się przynajmniej wydaje, jeżeli chodzi o taką adaptację czy wdrażanie nowych technologii właśnie w tych firmach małych, średnich, które też nie mają powiedzmy aż tak dużych budżetów na to, żeby mieć działy do ludzi po prostu, którzy o takie optymalizacje czy nowości dbają, to jest taka bariera, mi się wydaje, z tym, że to jest tak z tą maszyną parową, powiedziałeś, nie? Że generalnie maszyna parowa czy maszyna produkcyjna w tym przypadku to jest coś, co też bardzo w prosty sposób można sobie przeliczyć na zysk. Nie? To znaczy, jeżeli mam zamówienia na powiedzmy 100 tysięcy kolejnych produktów moich na miesiąc, no to znaczy, że muszę kupić maszynę, która te 100 tysięcy będzie produkować, tak? No to łatwo mogę sobie policzyć, jaki jest koszt takiej maszyny, potem ile jestem w stanie na tym zarobić i jaki mam zwrot z takiej inwestycji, nie? Natomiast taką barierą właśnie jest to, że tą maszynę łatwo sobie właśnie wyobrazić, bo ona jest taka namacalna, fizyczna. Poza tym obok jest druga podobna i już kiedyś ktoś przechodził taki proces wdrożenia takiej maszyny. Natomiast większym jakby takim wyzwaniem jest, żeby sobie tak w taki sposób obrazowy jakby wyobrazić te takie wdrożenie związane właśnie z taką technologią bardziej cyfrową, nie? Której nie widać jakimś oprogramowaniem właśnie informatycznym, takim przemysłowym. No, wydaje mi się, że to znaczy tak, z moich takich doświadczeń to na pewno to jest taka jedna z barier, które ja postrzegam, to znaczy taka właśnie brak namacalności powoduje, że jest taka właśnie ściana związana z jakby dopuszczeniem zrozumienia tego, co to może poprawić i jak taki system może relatywnie przyczynić się po prostu do zmniejszenia chociażby kosztów produkcji. Natomiast, więc to jest taka bariera, natomiast odpowiadając też na pytanie, czy to jest dla nich, no wydaje mi się, że jakby z miesiąca na miesiąc przekonujemy się, że coraz bardziej, nie? Po prostu, no chociażby weźmiemy pod uwagę dwa aspekty, czyli po pierwsze rynek pracy, o którym wcześniej wspomnieliśmy, który też w Polsce jakby ta sytuacja na Ukrainie, wojna, ona no dość mocno się też przyczyniła do tego, że dużo ludzi, którzy pracowało u nas też w przemyśle, to wróciło. Tak. No mężczyźni przede wszystkim. Kobiety tak. Przyjechały, a mężczyźni wyjechali. No taka. Tak. A druga rzecz, chociażby też poniekąd związane z wojną, ale też z innymi powiedzmy rzeczami, czyli ceny surowców i energii, tak? No bo teraz jeżeli tak z miesiąca na miesiąc, czy tam z roku na rok, tak drastycznie rosną nam koszty, to jeżeli nie mamy kontroli nad tym, ile tak naprawdę tego kosztu prądu, czy tego kosztu sprężonego powietrza, surowca, rzepaku jest w tym produkcie końcowym, jaki to jest procent on stanowi i tak naprawdę czym się różni ten koszt dzisiaj od miesiąc temu, jakie tam są proporcje, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie do końca powiedzieć, jaki jest ten próg opłacalności w ogóle sprzedaży czy produkcji. Tak? Oczywiście to się da policzyć, można sobie wziąć miesięczny rachunek za prąd, można sobie wziąć sumę wszystkich wypłat do pracowników i tak dalej. Natomiast cała zabawa polega na tym, żeby
że znając takie informacje no, w czasie rzeczywistym, czyli tu i teraz, to możemy no, po prostu podejmować decyzję teraz, a nie za miesiąc. Dokładnie. Albo jeszcze z większym opóźnieniem. Nie? Bo to chyba, mam wrażenie, że te opóźnienia jednak są często dłuższe nie? niż tak. To jeszcze zależy pewnie od księgowości, od systemu, nie? od tego, jakim dysponujemy, ERP-a właściwie, czy go dobrze karmimy tak? informacjami. Tak. No zdecydowanie. Znaczy ERP to jest taki pierwsza rzecz, taki pierwszy fundament oczywiście. Natomiast no, druga rzecz, nawet jak ten ERP jest, nie? No, to w przypadku produkcyjnej firmy pytanie brzmi, jakby jakie dane w tym ERP-ie są i skąd one pochodzą. Tak? Czy one faktycznie są bezbłędne, wprowadzane na czas i czy wszyscy jakby je wprowadzają z chęcią, czy to jest tak, że po prostu to jest taka rzecz traktowana trochę po macoszemu, nie? No i tutaj to myślę w dużej mierze też sama automatyzacja właśnie tych danych, które są w ERP-ie, czyli żeby one pochodziły bezpośrednio na przykład z maszyny produkcyjnej, to już dużo ułatwia tak naprawdę, nie? A to nie jest jakiś tam niesamowity koszt, tylko wydaje mi się, że problemem też jest właśnie ta bariera, o której wspomniałem, no i brak też być może wystarczającej też ilości takiej wiedzy na bieżąco, która jest chociażby w polskojęzycznym internecie, nie? Na takie tematy. No właśnie, bo to wydaje mi się, że to jest temat jednak cały czas świeży, nowy i taki trochę jeszcze, no jak każda nowość, obawiamy się tej nowości. No i a powiedz, w konsekwencji jakby jak przedsiębiorcy podchodzą do tego, jakie błędy w ogóle popełniają we wdrażaniu tych nowych technologii w swoich firmach? To znaczy z takich moich spostrzeżeń to przede wszystkim chodzi o takie strategiczne planowanie, tak? No bo jedna rzecz to jest oczywiście jakby zapewnienie ciągłości w ogóle organizacji, tak? Czyli o tym, o czym w sumie mówiliśmy na samym początku, no to jest jakby fundament, klucz. Natomiast no, w pewnym momencie trzeba po prostu zadbać o taką też długofalową strategię, kilkuletnią do przodu. No i warto przede wszystkim w ramach takiej strategii no, uwzględnić również digitalizację, czy cyfryzację pewnych rzeczy, nie? Automatyzację, bo to nawet nie chodzi o to, żeby sobie tutaj kupić jakiś super nowy gadżet. Tak może było właśnie, jak ta technologia się pojawiała tam 10 czy 15 lat temu, tak? Bo to pojęcie w ogóle przemysłu 4.0 to jest już znane od jakichś 13 lat. Zresztą te technologie wszystkie, to też już jest no tam 2009 bodajże, to były pierwsze takie wzmianki na ten temat. Pochodzący... No to ja od 4 lat maksymalnie słyszałem o tym, tak myślę. Tak, no tak, także wzmianki już o tym były. Teraz powiedzmy jest taka chęć, żeby faktycznie w Polsce takie technologie wdrażać, bo przekonaliśmy się, że one po prostu działają u naszych zachodnich sąsiadów. Więc takim myślę problem to jest brak takiego strategicznego podejścia, ale też wydaje mi się, że też taką barierą jest to takie trochę brak zaufania, to znaczy, jeżeli firma jest mała albo średnia, to siłą rzeczy nie jest w stanie na swoim pokładzie mieć wszystkich możliwych kompetencji do tego, żeby rozwijać swój biznes we wszystkich obszarach działania, tak? Możemy się rozwijać w obszarze na przykład sprzedaży takiej bezpośredniej. Natomiast no, pytanie, czy już mamy zasoby do budowania odpowiedniego marketingu sygnału w rynek, tak? Czy mamy właśnie odpowiednie zasoby do tego, żeby być na bieżąco chociażby z tą technologią, nie? No bo jeżeli coś było nowe 10 lat temu i wtedy było bardzo drogie, no to pytanie brzmi, czy dzisiaj też jest bardzo drogie, nie? Nie? Bo to jest tak z tymi telefonami, nie? Że okej, teraz najnowsze telefony są stosunkowo drogie, ale one też mają relatywnie dużo większą moc obliczeniową do tych, które miały 10 lat temu, nie? Więc to jakby te koszty z natury takich systemów, one rokrocznie tak naprawdę się zmniejszają. Dlatego, że mamy nowsze chociażby technologie do dyspozycji, mamy tańsze, bo o tym też warto powiedzieć, tańsze możliwości składowania danych, tak? Bo to jest też bardzo ważne. Tak.
Także jest szereg rzeczy, które powodują, że koszty się zmniejszają, natomiast część z nas myśli jakby tymi paradygmatami sprzed lat albo sprzed usłyszanej jakiejś tam właśnie konferencji czy wypowiedzi 5-10 lat temu. Nie? I to powoduje właśnie, że buduje się w nas taka bariera, którą potem no ciężko zburzyć. Więc ja myślę, że takie właśnie otworzenie się troszkę na pomysły takie też z zewnątrz, plus właśnie takie strategiczne planowanie, no i myślenie w kategoriach bardziej tych utraconych korzyści, a nie jakby kosztów, nie? Takich bezpośrednich. No ale tutaj to co powiedziałeś, to często to się w podcaście pojawia, to, czyli takie aktualizowanie informacji, wiedzy na bieżąco, i myślę, że słusznie zauważyłeś, że ta wiedza tak się szybko zmienia teraz, że jakby możemy tkwić w przekonaniach, które nawet mieliśmy 2-3 lata temu, a przez 2-3 lata temu się bardzo dużo zmieniło i technologia stała się bardziej przystępna, a my nawet nie sprawdzamy tego, czy nie mamy akurat właśnie szansy na wprowadzenie tego rozwiązania u siebie w firmie. Rok temu, no prawie rok temu miałem szkolenie w firmie sprzedającej roboty i tam też dopiero uświadomiłem sobie, że robot to nie musi być, wiesz, takie coś bardzo skomplikowanego, nie wiadomo jakiego, drogiego, tylko to może być tak naprawdę urządzenie, które może być zainstalowane w każdej już niemalże firmie. Tak? I każdy może zresztą będę zapraszał chłopaków do tego podcastu też, nie możemy się ostatnio dogadać, ale jako kontynuację tej naszej rozmowy, że to może być, że zaprogramować robota może właściwie już każdy. To tak. Nie jest bardzo skomplikowane. To już tak poszło do przodu. Tak, raz, że to nie jest skomplikowane, a dwa, też właśnie to co powiedziałeś, raz, że koszty wdrożeń się zmniejszyły, dwa, same aplikacje potrafią być mniejsze, tak? Bo kiedyś takie pierwsze roboty, no to podobnie jak pierwsze telewizory, tak? No to były ogromne maszyny, natomiast no w dzisiejszych czasach mamy takie w zasadzie ramiona długości naszej ręki, tak? Które też tak, potrafią pewne tak. rzeczy przyspieszyć, zautomatyzować, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, odciążyć tak naprawdę ludzkie mięśnie, nie? Nierzadko. A wdrożenie czegoś takiego, to o ile kiedyś to były miliony złotych, to teraz to mówimy już o jakby tysiącach, dziesiątkach tysięcy, nie? Więc to już jest po prostu kilka rzędów wielkości niż koszt. Często to jest koszt jednego pracownika w skali roku, nie? Produkcyjnego, który wykonuje jakąś pracę fizyczną, a który jeszcze choruje, chodzi na urlopy i gdzieś takie wyliczenie widziałem, że to dosyć szybko może się zwrócić. No ale właśnie, to może brakować nam świadomości, więc ja myślę, że warto aktualizować wiedzę i przede wszystkim chyba zacząć się interesować jak w swojej branży, przynajmniej tak myślę, że od tego zacząć, jakby co się dzieje, jakie są możliwości, być naprawdę na bieżąco i nie to co rok, nie to co 2-3 lata, tylko raczej tak naprawdę na bieżąco, nie? Jak w ogóle śledzisz to? Gdzie śledzisz? Gdzie zbierasz te informacje? Masz jakieś źródła ciekawe, które polecasz? To znaczy powiem tak, ja przede wszystkim staram się czerpać wiedzę też z tego anglojęzycznego internetu, bo tam tego po prostu jest najwięcej. No tu można iść dwoma torami, no albo takim bardziej klasycznym torem, czyli przede wszystkim udział w targach. Tutaj w Niemczech mamy bardzo dużo takich wydarzeń technologicznych, gdzie po prostu można sobie na bieżąco śledzić to, co się dzieje. No ale prawda też jest taka, że dużo, dużo takiej wiedzy już jest dostępnej w internecie, na YouTubie przede wszystkim, na LinkedInie. Ja sam staram się codziennie publikować jakieś takie rzeczy, które po prostu uważam, że warto wiedzieć. Teraz chociażby jestem na takim etapie, bo też szukając wiedzy, jakby mam takie inspiracje, o czym można napisać tak naprawdę, jak widzę, że tego nie ma. Teraz chociażby będę publikował taki artykuł związany z tym, w jaki sposób w ogóle kupić taki system informatyczny w takim przedsiębiorstwie, no przede wszystkim MŚP, nie? Bo to jak sprzedać taki system, no to tak jakby dużo jest takich szkoleń dla sprzedaży i tak dalej, natomiast zauważyłem, że nie ma tak naprawdę szkoleń, jak to kupić. No bo fajnie, że sprzedać oczywiście z punktu widzenia takiej firmy jak chociażby moja, nasza, natomiast jak to kupić, tak? Jak klient ma to kupić, jaki proces powinien być, jak to zrobić, żeby po prostu nie wydarzyło się coś takiego, że faktycznie zakupimy jakiegoś fajnego ERP-a czy MES-a, czy cokolwiek innego i po prostu nie będzie to działało. Nikt nie będzie chciał tam tych danych wprowadzać. Więc to myślę, że jest kluczowe. Ale czyli to też zarządzanie zmianą tak naprawdę, tak, nie? No bo tak. To jest zmiana.
Tak, to jest zarządzanie zmianą i to jest poniekąd to, o czym mówiliśmy też na początku, czyli o generalnie budowaniu odpowiedniej takiej też kultury organizacyjnej w oparciu o odpowiednie słuchanie takich aktywne pracowników. Tak? I to myślę, że jest klucz w ogóle we wdrażaniu jakiejkolwiek zmiany w przedsiębiorstwie, tym bardziej też opartej o informatyzację czy digitalizację, bo no bo to jest jakby inny sposób pracy wtedy dla ludzi, tak? Jakby to są nowe narzędzia, nowe sposoby. To nie znaczy, że gorsze. Natomiast no właśnie trzeba wiedzieć, gdzie tak naprawdę kierować te siły. Oczywiście, że jedną z takich źródeł mogą być dane takie typowo księgowe, tak? Czyli właśnie gdzie nam najbardziej uciekają pieniądze. Może warto na przykład wyłączać, nie wiem, park maszynowy wieczorem, żeby na stand-by'u na przykład nie był, bo no bo po co? Bo płacimy za to 12 tysięcy w skali tam tygodnia, a może gdzieś indziej, tak? A może gdzieś powietrze jakieś sprężone ucieka. No tylko żeby mieć takie dane, po prostu trzeba to przede wszystkim śledzić, nie? Jeszcze tak z innych takich barier, to jedna taka mi się przypomniała, taka myślę kluczowa, to znaczy wszystkie projekty jakbym wziął do kupy, w których brałem udział, takie, które finalnie nie doszły do skutku, to bym powiedział, że w większości przypadków to było to, że klienci podeszli do tematu zbyt holistycznie, to znaczy chcieli jednym systemem po prostu zrewolucjonizować od razu wszystko. Nie? I to uważam, że jest błąd. No i o tym też odsyłam do artykułu właśnie o tym procesie zakupowym. Dlatego, że warto sobie oczywiście opracować taką mapę transformacji i oczywiście mieć takie podejście holistyczne. Natomiast jeżeli organizacja dotychczas nie wdrażała takich rozwiązań, powiedzmy, automatyzujących chociażby dane czy tego typu rzeczy, czy jakąkolwiek taką technologię przemysłu 4.0, to po prostu warto to zrobić na naprawdę takiej mikroskali. Tak? Dlatego, że dzięki temu, że ktoś to zrobi na mikroskali, czyli taki pilotaż sobie zrobi na jakimś fragmencie procesu, na jakiejś maszynie jednej, to spowoduje, że dostajemy namacalny jakby efekt, nie? Bo to może być raport, to może być coś takiego, czy ograniczenie właśnie kosztów, co możemy później przeskalować, nie? Ale już w taki sposób świadomy i adaptacyjny, biorąc pod uwagę właśnie te jakby bóle, problemy, które wynikały być może z tego procesu też edukacji podczas takiego mniejszego wdrożenia, nie? Więc takie holistyczne podejście na samym początku i próba zbierania właśnie ofert już na taki ogromny system, który wszystko zmieni, powoduje, że jakby no to potem finalnie jest problem, nie? Bo ciężko też potem takie systemy porównywać i tak dalej. Ale tutaj widzę, że preferujesz takie kajzanowskie podejście, czyli lepiej małymi kroczkami pójść i jakby nie próbować od razu rewolucji robić, tylko myślę, że też może być inna korzyść z tego, co powiedziałeś. Możemy się nauczyć i samemu się też przekonać, zobaczyć te realne korzyści na jednym fragmencie procesu, który jest dla nas może trudny, wyjątkowo ważny, albo mamy tam problem na przykład z ludźmi, tak? Bo nam na przykład, nie wiem, rotują, trudno znaleźć i taki proces można wtedy sobie udoskonalić z wykorzystaniem robota, kobota, czy jakiegoś właśnie systemu informatycznego, nie wiem, tam, czy jakiejś maszyny po prostu, nie, która gdzieś umożliwia właśnie zbieranie tych danych. No to super, fajne podejście i myślę, że to jest takie właśnie też, no, ewolucja zamiast rewolucji może też przyczynić się do tego, że też ludzie będą tak od razu oporować, nie? Przed zmianami, nie? Że też się do tego łatwiej przekonają, myślę. Tak, to znaczy no każdy z nas, tak mi się wydaje, że jednak jesteśmy takimi istotami, które gdzieś tam wolą przeżywać. Niekoniecznie jakby to zaufanie nie buduje się przez teorię, tylko przez jakby przeżywanie też na własnej skórze czasami pewnych rzeczy, nie? Więc ja uważam, że takie podejście właśnie kajzenowskie, czyli taka metoda małych kroków, no to ona ma tak naprawdę same korzyści, nie? Oczywiście, że są takie sytuacje, gdzie no trzeba natychmiast wdrożyć jakąś technologię typu na przykład automatyczne historyzacja historii produktu, tak? Automatyczne zbieranie danych o historii całego produktu, bo na przykład jest teraz kontrakt z jakimś nowym klientem, który powiedział, że jeżeli tego nie będziemy mieli, no to w tym momencie po prostu nie kupi od nas, no bo może być taka sytuacja, tak? No to natomiast w większości przypadków
No to wydaje mi się, że spokojnie można sobie taką mapę drogową właśnie rozrysować, gdzie chcemy być za 5 lat, co to ma spowodować, w jaki sposób nasi też pracownicy na tym skorzystają, od jakiego właśnie wąskiego gardła należy taką transformację zacząć, która w miarę szybko spowoduje, że mamy ten efekt namacalny, na którym też się nauczymy, tak, bo to też będzie proces taki właśnie budowania wiedzy, czyli nie tylko wartości w postaci wdrożenia nowej technologii, mhm, ograniczenia kosztów, ale też wiedzy, co też jest mega cenne, nie tylko dla właścicieli procesu czy zakładu, ale też dla po prostu ludzi, którzy tam pracują. To jest po prostu transformacja wiedzy dla całej organizacji. Nie? No i przede wszystkim jest niski stosunek ryzyka. Dlatego, że co innego jest wdrożyć system po prostu, który zautomatyzuje nam wszystkie procesy w ogóle jakby przepływu informacji w firmie, a co innego jest na przykład właśnie wziąć jakąś jedną maszynę. Nie? Mhm. Poza tym no, takie systemy informatyczne, to też trzeba wiedzieć, że to jeżeli właśnie to jest takie pierwsze wdrożenie, czy jedno z pierwszych, no to też takie bariery komunikacyjne mogą się pojawiać, nie? No bo my możemy coś innego rozumieć niż ta firma, która nam tutaj to wdraża, jakieś nieporozumienia mogą dochodzić i tak dalej, nie? A robiąc to na małą skalę, w takich powiedzmy bezpiecznych miarę warunkach, powoduje, że po prostu przy kolejnym, drugim, trzecim kroku, no to my już po prostu też nauczymy się rozmawiać tym samym językiem. Więc ja myślę, że to same korzyści przynosi. Dokładnie. Super, fajnie, że o tym mówisz. No dobra, powiedz, a co będzie, jeżeli firmy nie zdecydują się na informatyzację? Mhm. Czy powiedzą, okej, to nie dla mnie, my sobie żyliśmy tyle lat, damy radę tak jak daliśmy radę do tej pory, więc będziemy dalej tak funkcjonować. Mhm. Znaczy wiesz co, myślę, że kilka rzeczy już tutaj poruszyliśmy, nie? Że co się może wydarzyć. No przede wszystkim raz, że pierwsza rzecz no to jest jakby, to są pracownicy, tak? Bo mamy problemy na tym rynku pracy, no jest więcej ludzi po prostu potrzebnych w stosunku do tego, jest większy popyt niż podaż w tej chwili, na tym rynku pracy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, też związana z tym rynkiem pracy, to jest jakby nowe pokolenie, które wchodzi na ten rynek pracy, tak? Bo mamy teraz ludzi, którzy jakby no pojawiają się na tym rynku pracy, którzy w zasadzie urodzili się w ręku ze smartfonem. Tak? Oni nie są już przyzwyczajeni do obsługi tych systemów z lat 70., tylko oni oczekują, że ten interfejs będzie i ten sposób działania, on będzie poniekąd takim kompromisem też w stosunku do tego, do czego oni są przyzwyczajeni, tak? Więc tutaj myślę, że to jest też istotne w kontekście chociażby właśnie tej kultury organizacyjnej, nie? I w ogóle też bycia konkurencyjnym właśnie spośród innych firm, które takie rozwiązania proponują. No inna rzecz to jest też, no bo teraz pytanie trzeba sobie też postawić, w jakim jakby jakim elementem tego łańcucha produkcji, czy tego łańcucha budowania wartości jest nasza firma. No bo jeżeli my jesteśmy kompleksowym wykonawcą, tak, od surowca po produkt końcowy, no to powiedzmy możemy tutaj jakąś taką strategię sobie budować samodzielnie. Jesteśmy zależni być może poniekąd od jakichś hurtowni, które od nas kupują, czy od tych klientów końcowych. Jeżeli to jest branża spożywcza, przykładowo no to od tam sieci hipermarketów i tak dalej. Natomiast w przypadku takim, jeżeli jesteśmy jednym z elementów, produkujemy załóżmy zderzaki, tak, albo produkujemy lampy do samochodów, no to teraz może się zdarzyć taka sytuacja, że ten nasz klient końcowy, ten zakład, który to wszystko składa do kupy, no powie nam, że słuchajcie, jeżeli wy nie dostarczycie systemu, który automatycznie będzie pokazywał całą historię produkcji, to my po prostu od was nie kupimy dla naszego nowego modelu po prostu już tego elementu, nie? No i to jest bardzo duże ryzyko, dlatego że wdrożenie takiego systemu, który coś takiego historyzuje, no to nie jest kwestia tygodnia, tak? To mogą być miesiące, to mogą być nawet czasami, to może być i rok, więc to nie da się tego tak z dnia na dzień zrobić, nie? To trzeba mieć tego świadomość. No i teraz takie działanie mi się wydaje nie reaktywne, tylko takie bardziej predykcyjne, ale też nie jakoś super do przodu, tylko w zasadzie rok, dwa, trzy,
powoduje, że no można być naprawdę czuć się troszkę bardziej, mi się wydaje, bezpiecznym, nie? Bo to jest najgorsze, nie? Jak tutaj pojawia się konkurencja, która ma jaką wartość, której my nie jesteśmy w stanie tak szybko spełnić, nie? No to poniekąd te wspomniany chociażby Amazon w pewnym momencie taką wartość był w stanie oferować, nie? Także wiele jest takich firm. Oczywiście no, konkurencja nie śpi, ona jakby stara się też tą samą wartość dostarczyć, ale na to potrzeba czasu, nie? I pytanie, czy w ciągu tego właśnie bufora czasowego pomiędzy dotarciem do tej wartości, a jakby adaptacją tej wartości na rynku przez tą konkurencję, która już ją miała wcześniej, czy to nie powoduje, że my po prostu nie pójdziemy za chwilę z torbami, nie? Znaczy ja tutaj nie chcę oczywiście być takim czarnowidzem, nie? Czy jakimś tutaj, czy jakąś taką negatywną energię tutaj przekazywać słuchaczom. Natomiast... Nie, strasz, bo myślę, że to mobilizują to brzmi. natomiast no po prostu też jestem na bieżąco z tymi rzeczami, które się dzieją i wiem po prostu, no jakie rzeczy zaczynają być standardami, tak? No to jest tak jak ze wszystkim, no. Jak z każdą rzeczą. No jest taki moment, że no to jest jakby cykl życia nowych technologii. Tak? Z jednej strony no, jak wchodziły pierwsze smartfony, był iPhone, no to wszyscy byliśmy tutaj, część w Polsce ludzi, większość być może nie wiedziała nawet o tym, że taka nowa technologia powstała, która gdzieś tam... Natomiast teraz no, ciężko sobie wyobrazić w zasadzie już człowieka bez smartfona. Nie? No to już jest... Większość osób jednak już ten sprzęt posiada, no i to jest tak z każdą rzeczą, nie? Coś staje się standardem, poniekąd czasami dlatego, że taki jest wymóg, a czasami bo po prostu alternatywa jest niezachęcająca, nie? Ale gdzieś tam wyczytałem między słowami trochę taką korzyść też tej informatyzacji, że gdzieś tam też to padało, że możemy bardziej customizować i możemy tak naprawdę przez to, że możemy mniejszych klientów obsługiwać, możemy je robić na większą skalę, bo kiedyś trzeba było mieć milion w cudzysłowie, tam milion sztuk, żeby podokać, żeby to się w firmie opłacało. A teraz chcesz, ja wiem, mieć koszulkę z nadrukiem, to możesz sobie dwie zamówić, jedną. Chcesz mieć kubek, możesz sobie jeden zamówić. Chcesz mieć, nie wiem... wydrukować sobie 100 wizytówek, no problem. Nie? Czy zawsze to nie był problem, ale teraz są, mówię na przykład film drukarski, taki online, każdą ilość można zamówić. No oczywiście są, no kiedyś był to problem, jeszcze pamiętam, trzeba było zamówić 500 sztuk na przykład, a teraz nie ma problemu, masz tyle, ile chcesz. I to chyba dzięki tej właśnie technologii, nie? Myślę, że ten efekt skali można tak naprawdę, efekt skali poprzez obsługiwanie mikroklientów osiągnąć. Tak. Tak, no i przez automatyzację, nie? Właśnie tego obiegu tych informacji, nie? No bo to choćby tak, jak z tymi wizytówkami, nie? No jak drukujemy 10 wizytówek, załóżmy, czy 100, no to w tym momencie jakby jeżeli proces wygląda tak samo jak w przypadku 10 tysięcy, no to jakby no te wszystkie koszty, które musimy utopić w tym, czyli no te przekazywanie z rąk do rąk tego projektu, budowanie w ogóle tego projektu, a teraz mamy coś takiego, że to użytkownik sam sobie projektuje na przykład taką wizytówkę, tak? W zasadzie koszty projektowania mi schodzą, on naciska enter, że taką chce i w zasadzie ona już idzie do druku, tak? Więc tutaj kupa kosztów takich związanych powiedzmy z brakiem tej wartości dodanej, ona jest redukowana, ona jest automatyzowana, nie? Czyli nie eliminujemy człowieka, tylko optymalizujemy koszty takie związane z tymi elementami procesu, które nie dają nam wartości dodanej. Nie? Tak, a klikanie to zamówienie, no to później tak jak mówiłeś, tak, to trafia do systemu, system rozdziela już ilość papieru, łączy wiele zamówień podobnych, pewnie nie, później tak. To trafia w odpowiednią kolejność, to już jest sztuczna inteligencja, czy to jeszcze nie jest ta sztuczna inteligencja, która to właśnie, czy to po prostu zwykłe algorytmy to robią? To akurat myślę, że to akurat mogą być zwykłe algorytmy, ale sztuczna inteligencja na przykład w takim procesie to może załóżmy robić taki element, żeby patrzeć i załóżmy te zlecenia już potem dobierać w takie pakiety w taki sposób, no bo każdy może być inny, nie? W taki sposób, żeby też ten chociażby koszt przezbrojenia był mniejszy, nie? Czyli tak jak rozmawialiśmy o tych żaluzjach, tak? No to można sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy właśnie, ktoś zamówił w poniedziałek rano zielone, potem było trzy szare, cztery żółte i potem znowu było zielone, nie? Więc
Więc taka sztuczna inteligencja może w pewien taki sposób pakietować te produkcje w taki sposób, że pomimo tego, że ona pojawiała się tak, można powiedzieć, chaotycznie, randomowo, bo to nie wiadomo kto, każdy ma inne preferencje, to ona mimo wszystko w optymalny sposób już finalnie ląduje na tej maszynie, nie? Mhm. Dzięki czemu ten proces przezbrojenia, nie, wspomnianego jest krótszy, nie? A co do samych... Jeżeli chodzi o same przezbrojenia, to oczywiście pewnych rzeczy nie przeskoczymy, tak? Jeżeli produkujemy zupełnie inny produkt na tej samej maszynie, to powiedzmy, ten proces trzeba w jakiś tam sposób przygotować i tak dalej. Jeżeli to jest produkcja na przykład spożywcza, to często tą maszynę po prostu trzeba umyć. Nie ma od tego odwrotu, tak? Ale jeżeli mamy chociażby te przysłowiowe kubki, to można sobie wyobrazić, że po prostu ta maszyna cały czas biegnie z tą samą wydajnością, a przezbrojenie to jest tak naprawdę mikrosekunda, kiedy ten program, to co ma być natryskiwane na tym kubku, po prostu ląduje w tej maszynie, która to robi, nie? Więc to po prostu jest, nie trzeba podchodzić, tam przeprogramowywać i tak dalej, wgrywać, sprawdzać, tylko to się po prostu dzieje dużo, dużo szybciej, nie? Tak jak standardowa drukarka, można powiedzieć, nie? To funkcjonuje w pewien sposób. Tak, nie? Tak. Ale są to ciekawe tematy. Ja myślę, że chyba największym ograniczeniem jest brak wiedzy w to, co powiedziałeś, tak? Że mało wiemy o tych procesach i trudno, to mówię tak jak z tym smartfonem, tak porówno, że mamy genialną pod ręką, każdy ma genialną rzecz, a nie rozumie tego, jakie mam możliwości i też nie zawsze wykorzystujemy, tak umówmy się, nie wykorzystujemy potencjału, który ma smartfon, komputer, często nie potrafimy tego zrobić, nawet ja mówię ze śmiesznego Worda czy Excela korzystamy w 5-10% możliwości, które on daje, tylko dlatego, że nie wiemy i podobnie chyba jest z informatyzacją. Tak, to znaczy wydaje mi się, że ja widzę taki problem, że z jednej strony mamy ludzi, którzy mają tak zwaną tą klątwę wiedzy, tak? Czyli tych inżynierów, specjalistów, którzy po prostu mają ogromną wiedzę, ale też nie do końca są w stanie ją przedstawić w taki sposób zrozumiały do szerokiego, nazwijmy to, rynku, a z drugiej strony mamy właśnie szeroki rynek, który tej wiedzy potrzebuje, nie? No i to jest taki problem, który się pojawia, taka bariera, można powiedzieć. Znaczy, oczywiście ta wiedza jest, są ludzie, którzy ją przekazują, ale to wszystko się dzieje w taki sposób, wydaje mi się, zbyt wolny, nie? Mhm. A co do możliwości wykorzystania, to jak mówisz, sky is the limit, jeżeli chodzi o programowanie w tej chwili, nie? Bo to tak do porównania powiem, że akurat takim liderem na rynku, jeżeli chodzi o te rozwiązania jakby zapisu danych, to jest AWS, tak? Czyli Amazon Web Services. Mhm. Tak, oni tam 30% rynku chyba mają w tej chwili. I to w zasadzie jest najbardziej dochodowy chyba teraz biznes, nawet tak. Amazona, z tego co pamiętam. W każdym razie ostatnio czytałem coś takiego, że w zasadzie w ciągu ostatnich 10 lat, to koszt składowania danych, on w tej chwili to są tam za gigabajt, to są jakieś tam szczątkowe centa, nie? Gdzie jeszcze powiedzmy 5-10 lat temu to było kilka dolarów w skali miesiąca. Nie? To tak jak widzimy teraz, że możemy iCloud czy jakiś Google Drive to tam kupić za 10 zł, załóżmy na miesiąc mieć tam 100 gigabajtów czy coś takiego. Ale to jest właśnie związane z tym rozwojem tej technologii. Nie? Trzeba też zauważyć, że ceny nie spadają proporcjonalnie do możliwości, czyli tak. Firmy na tym coraz lepiej zarabiają, a klienci jakoś się przyzwyczaili do tych cen i nie są takie one, nie spadają po prostu tak szybko. Dobra, Adrian, bardzo fajnie się rozmawia, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Myślę, mam wrażenie, że mocno zmobilizowaliśmy do poszukiwania i do sprawdzania, czy w waszych branżach coś już się zmieniło i czy technologia nie pozwala na przyspieszenie, poprawienie, zoptymalizowanie procesów produkcyjnych właśnie dzięki informatyzacji, robotyzacji, dzięki nowoczesnym technologiom, dzięki przemysłowi 4.0. Adrian, a jakbyś chciał podsumować, jakby w takich trzech radach, nie wiem, które chciałbyś przekazać właścicielom firm w tym zakresie, to co by to było? Mhm. Wiesz co, tak podsumowując, bo w zasadzie to tutaj między słowami padło, to bym powiedział tak. Po pierwsze to jest nie bać się korzystać z wiedzy, która jest poza tą organizacją naszą, tak? Bo to, tak jak mówię, w przypadku dużych firm to tam są, jeżeli tam tysiące ludzi firma zatrudnia, to ma też działy, które pewne rzeczy optymalizują. Jeżeli firma jest mała, średnia, takich działów często po prostu nie potrzebuje
więc warto właśnie takie, z takich usług korzystać. Druga rzecz, no to jest kwestia planowania takiego bardziej strategicznego tej transformacji i nawet rozpoznania, tak, bo to w zasadzie nic nie kosztuje, żeby zaprosić konsultanta jednego, drugiego, żeby się przyjrzał zakładowi, zastanowił, podpowiedział tak naprawdę od czego można by było zacząć. Zbudowania sobie takiej mapy transformacji, wyceny budżetowej, chociażby jakichś takich elementów tej transformacji, to tak naprawdę nic nie kosztuje, a spowoduje, że tak naprawdę po pierwsze zyskujemy wiedzę, po drugie wiemy tak naprawdę ile to kosztuje przełamiemy poniekąd ten paradygmat tego, że to jest drogie, nie? Bo to myślę, że też jest taki problem. Tak. Nie? Czyli życie... Jeszcze chyba jest drugi, przepraszam, ci przerwę, że my jesteśmy tacy specyficzni, tacy wyjątkowi, że nasz robotę nie zastąpią. Czy tam nasz proces jest tak skomplikowany, że ci nie da tego zinformatyzować. To jest chyba jeszcze drugie. Tak. To znaczy każdy proces jest specyficzny na pewno, nie? Bo to nie można powiedzieć, że każda rzecz wydaje mi się, że te procesy są poukładane na pewno, bo to nie chodzi o to, żeby ktoś teraz przychodził i mówił, że wszystko jest źle i trzeba teraz wszystko na nowo zbudować. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że po prostu jest kwestia tego, takie świadoma właśnie mapa transformacji, ona powinna zakładać coś takiego, że żeby w taki powolny sposób jakby zastępować poszczególne klocki, które mamy tutaj w całym takim tym łańcuchu wartości, takimi rzeczami, które poprawiają, optymalizują, zwiększają jakość, poprawiają błędy, tak, różnego rodzaju, nie? Bo generalnie najwięcej takich problemów wszelkiego rodzaju w zasadzie w każdym obszarze naszej działalności bardzo często wynika z nieodpowiedniej komunikacji, tak, czy braku tej komunikacji, nieporozumień. Ja mogę napisać maila, nie znaczy, że ty go przeczytasz w taki sposób i zrozumiesz tak, jak ja bym chciał go napisać, nie? Bo może po prostu piszę nie do końca zrozumiale. I podobnie jest jakby z tym całym procesem komunikacyjnym już później na produkcji, czy w zakładzie w ogóle jakimkolwiek, nie? Więc ja bym proponował właśnie zacząć od edukacji, zacząć od rozmów, i przede wszystkim pozbyciem się właśnie tego paradygmatu, że wdrażanie nowych technologii jakichkolwiek to jest coś drogiego, bo to było nowe kilkanaście lat temu. Teraz to już zaczyna być standard, nie? Trafia, można w cudzysłowie powiedzieć, pod strzechy. Tak. Okej, super. Ja myślę, że to bardzo ważne, żeby przede wszystkim zacząć od przekonań ograniczających je gdzieś tam w tym kontekście przemysłu 4.0 i w kontekście informatyzacji, żeby się temu przyjrzeć i zobaczyć, czy tak naprawdę nie przegapiamy czegoś ważnego w swojej branży i to, co powiedziałeś wcześniej, możemy po prostu być poza, wypaść, tak? Bo konkurencja zrobi coś szybciej i do wartość, której my nie będziemy w stanie dostarczyć w odpowiednim czasie i po prostu wypadniemy, więc z rozmów o możliwym kontrakcie. Więc lepiej trzymać rękę na pulsie. Adrian, dzięki za ciekawe spostrzeżenia. Bardzo mi uporządkowałeś, powiem szczerze, wiedzę na ten temat. Trochę gdzieś tam też się obawiałem tego, że powiesz, że nie wiem, że ludzie już będą niepotrzebni, że informatyzacja wszystko zastąpi, a jednak nie padło to. Chociaż z tej tamtej strony nas straszą tak naprawdę tym. Natomiast tak jak powiedziałeś, że każda zmiana powoduje, że powstaje nowa dodatkowa praca i to też powinno uspokajać też osoby, które pracują w firmach. Tak? Znaczy nie to, żeby nic nie robić, tak? Tylko żeby też przystosować się do zmian i nie obawiać się zwolnienia, bo to też chyba powoduje taki później opór bierny, nie? W firmach, tak myślę, wśród pracowników. Tak, to znaczy, wiesz co, ktoś kiedyś mądrze powiedział, że zmiana jest procesem ciągłym, tak? To znaczy jakby nie istnieje rozwój bez zmiany, chociażby jakbyśmy patrzyli na rozwój naszego społeczeństwa w Polsce, tak? Porównajmy sobie sytuację naszą gospodarczą w latach 90. a dzisiaj. Przecież to jest przeskok niesamowity. Niektóre kraje potrzebowały kilkaset lat, żeby znaleźć się, żeby osiągnąć taki stan, jak my mamy obecnie, bo wydaje mi się, że czasami być może się o tym zapomina. Też zapominamy o tym, że my już jesteśmy krajem sklasyfikowanym jako kraj rozwinięty, tak?
nie jesteśmy już krajem rozwijającym się, więc to wszystko spowodowane jakby te 30 lat właśnie ciężkiej pracy każdego tak naprawdę człowieka w tym kraju spowodowało to, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, ale to jakby u fundamentów tego była też permanentna zmiana, jakby nie patrzeć, tak? No bo bez tego byśmy się tak mocno nie rozwinęli, więc mi się wydaje, że tutaj naturalną rzeczą ta zmiana powinna dla każdego z nas być. Teraz dodatkowo ta zmiana w jakimś tam stopniu może być wywołana albo można wykorzystać do niej właśnie nowe technologie. No i jeżeli, bo to też trzeba do tego podejść w sposób taki pragmatyczny, to znaczy my jako kraj też powinniśmy wiedzieć, w czym jesteśmy dobrzy, znać nasze silne strony i umieć te silne strony wyeksponować z wykorzystaniem tych nowych technologii. To wydaje mi się, że to jest taka recepta na sukces. Super. Adrian, dziękuję Ci za to w punkt podsumowanie. Dziękuję Ci za to, że podzieliłeś się swoją wartościową i szeroką wiedzą na temat przemysłu. Myślę, że teraz 4.0. Myślę, że teraz każdy jest mądrzejszy, który wysłucha ten odcinek i przede wszystkim mniej się będzie obawiał tych zmian i podejmie działania w kierunku usprawniania. A powiedz, gdzie Cię znaleźć poza LinkedIn? Twoja firma się nazywa Amister, tak? Dobrze kojarzę? Tak, tak. I tak. Tu też Cię można znaleźć. Tak, dokładnie tak. Znaczy ja głównie takim kanałem komunikacji do mnie jest właśnie LinkedIn, także zapraszam na moje konto, ewentualnie na bloga adrianstelmach.com albo na stronę właśnie amister.pl. Super. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dzięki za wysłuchanie 97. odcinka podcastu Na zdrowie organizacji, którego gościem był Adrian Stelmach. Mam nadzieję, że to, co powiedział, zainspirowało Was do działania, do myślenia o informatyzacji w swojej firmie, jeżeli jeszcze o tym nie myśleliście, że w tym kierunku nie działacie, bo ja czuję, że rzeczywiście Adrian w prostych słowach wyjaśnił, co i dlaczego jest ważne w tym zakresie i że dobrze byłoby, żeby ta rewolucja, u progu której jesteśmy, nas nie ominęła. Jak zwykle na koniec zapraszam do subskrybowania tego podcastu w aplikacji, której słuchasz. No i cóż, na zdrowie organizacji. Do usłyszenia.